Dzień dobry. Chcielibyśmy zaprosić dzisiaj Państwa na spacer po Kopcu Powstania Warszawskiego. Nasz zespół miał przyjemność kształtować to miejsce. Nazywam się Justyna Dziedziejko i reprezentuję pracownię Toposcape. Wraz z moją wspólniczką Magdaleną Wnęk zajmowaliśmy się szeroko pojętym krajobrazem. Ja nazywam się Marcin Maraszek i wraz z Maciejem Kaufmanem reprezentujemy pracownię Archigrest i byliśmy odpowiedzialni za projekt architektoniczny Kopca. Uwzględniamy bardzo dużo branż, jesteśmy otwarci na dialog z wieloma osobami i dzięki temu mogliśmy stworzyć projekt, który bardzo szanuje to miejsce i odpowiada site specific, czyli dlatego tutaj Kopca właśnie tym projektem. Tak, nasz spacer rozpoczynamy od placu wejściowego. W tej chwili on jest wykonany tylko w połowie. Z mojej lewej strony ten plac będzie kontynuowany. Tutaj rozpoczynamy w takim sercu tego parku, w punkcie, w którym jakby zaczyna rozwijać się nasza historia. Tak, może przejdziemy do lapidarium. Wiele osób nie wie, że Kopiec Powstania Warszawskiego jest usypany z gruzów powojennej Warszawy. Na terenie Warszawy było kilka miejsc zwałki gruzów. Jest to jedno z nich, ma wysokość 38 metrów. Stworzyliśmy tą instalację i wystawę o historii odgruzowywania Warszawy, aby przybliżyć widzom samą historię powstawania Kopca i jak do tego doszło, że nazywa się Kopcem Powstania Warszawskiego. Znajdujemy się w lapidarium, które jest swego rodzaju labiryntem tworzonym z gabionów, czyli takich stalowych koszy wypełnionych gruzem, który znaleźliśmy tutaj podczas prac budowlanych. Ten konkretnie kosz ma 20 metrów sześciennych objętości. Jest to dokładnie 1 milionowa szacowanej ilości gruzów, którą z Warszawy trzeba było wywieźć. Lapidarium stanowi swego rodzaju tło dla wystawy, którą przygotował historyk architektury Adam Przywara i Kaja Kusztra, która jest graficzką. Na tej mapie z 1945 roku widzimy obrys Kopca w miejscu takich terenów podmokłych. Tutaj wcześniej było jezioro, ale gruz, który zwożono na to miejsce, wypiętrzył się w postaci takiej góry. A w tym miejscu widzimy wizualizację przygotowaną przez Tymka Borowskiego, która pokazuje, jak ta ilość gruzu wyglądałaby na tle panoramy współczesnej Warszawy. W powojennej Warszawie przemysł budowlany leżał w ruinie. Nie było z czego fizycznie budować miasta po wojnie. Dlatego powojenni inżynierowie spojrzeli na gruz nie tylko jako na odpad, ale jako na zasób. Rozwinięto technologię produkcji nowych materiałów budowlanych z gruzu, który był sortowany i mielony. I w tym sensie Warszawa była prekursorem gospodarki cyrkularnej. Pokazujemy tę historię tutaj na wystawie, ale też staraliśmy się odtworzyć te technologie związane z recyklingiem gruzu. Chcieliśmy również podkreślić to, że wszystkie te pozostałości różnych gabarytów i kształtów pochodzą stricte z tego miejsca. W czasie projektu opracowaliśmy system sortowania gruzu. Bardzo dokładnie określiliśmy, w jaki sposób mają być zbierane określone frakcje i określone typy gruzu. W trakcie projektu i również potem we wczesnych fazach budowy chodziliśmy po Kopcu, numerowaliśmy znalezione kawałki, które były potem przywożone tutaj na dół, przechowywane, a następnie znajdowaliśmy dla nich nowe miejsce. Przekrój geologiczny tłumaczy, dlaczego Kopiec bardzo, bardzo długo nie był porośnięty roślinnością drzewiastą. Tutaj ten proces naturalnej sukcesji był bardzo trudny ze względu na bardzo małą ilość gleby. Ta jej niewielka warstwa, ta ubogość składu roślinnego pokazują, jak skomplikowany jest to proces w momencie, kiedy przyroda musi zawładnąć dane miejsce, musi zasiedlić dane miejsce od samego początku, od bardzo pionierskiej sytuacji, gdy nie ma jeszcze gleby i nie ma prawie w ogóle żadnych roślin. Kopiec został zamknięty w latach 70. dopiero, jako zwałka. Tak, tutaj... Więc od lat 80. Następuje sukcesja ekologiczna roślin. Znaleźliśmy w archiwach zdjęcia z lat 80., gdy kopiec porastają głównie trawy i niewielkie krzewy. I również Adam Przywara w trakcie naszych dyskusji zwrócił nam uwagę na to, że roślinność, która porastała gruzy, była analizowana już w czasie wojny. Roman i Jadwiga Kobędzowie analizowali roślinność porastającą gruzy warszawskie.
określili skład gatunkowy tych roślin. Tutaj widać, że na naszych gruzach również zaczęła rosnąć taka roślinność pionierska. Te rośliny mogą wydawać się chwastami, ale tak naprawdę są wspaniałymi pionierami, którzy rozpoczynają proces zasiedlania i proces tworzenia gleby. Dla mnie było szokiem, że na gruzach Warszawy rosły poziomki, pomidory i rośliny użyteczne również, tak, które się znalazły tam przypadkiem, ale zostały wysiane przypadkiem i my też je odtwarzamy tutaj, aby dać wrażenie chodzenia wokół ruin, prawdziwych ruin Warszawy. I również specjalnie nie stosujemy bogatych mieszanek glebowych. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby rzeczywiście na tym obszarze wzrosły tylko rośliny pionierskie. Tutaj widzimy ścianę zrobioną z gruzobetonu. Ona ilustruje w pewnym sensie geologiczny przekrój Kopca Powstania Warszawskiego, który jest antropogenicznym wzgórzem usypanym z gruzów Warszawy. Dlatego w tej mieszance, wśród tych warstw geologicznych znajdziemy fragmenty gruzu, cegieł, kafle piecowe, tralki i różne inne elementy, które możemy rozpoznać jako fragmenty dawnych budynków. Ciekawym wątkiem w trakcie projektowania było to, że to miejsce nazywało się Kopcem. Było miejscem upamiętnienia, czyli charakterystyczną funkcją, której były dedykowane kopce. Natomiast generalnie formą przypominało taki stożek ze spiralną ścieżką na szczyt, co było jakby czysto funkcjonalnym kształtem, formą wynikającą ze sposobu... Ergonomii śmieciarki. Ze sposobu budowania go. I takim długo dyskutowanym wątkiem było to, w jaki sposób kopiec jeszcze bardziej nadać, podkreślić mu tą funkcję kopca. I stąd powstał pomysł muru, który jest takim cokołem, który odcina to miejsce od placu, od zgiełku miasta, od Bartyckiej. Chcieliśmy podkreślić to, że ta ściana powstała jako swoisty eksperyment. Bardzo długo zastanawialiśmy się, w jaki sposób uzyskać taką miękkość, plastyczność betonu z wykorzystaniem dużych kawałków gruzu. Jak wiadomo, jest to frakcja, która nie jest stosowana w ogóle w betoniarniach, dlatego nie mogliśmy tych dużych kawałków mieć od razu użytych w mieszance. I jeszcze zanim powstał projekt, pracowaliśmy z technologiem betonu, zastanawiając się, w jaki sposób uzyskać tą mięsistość i rysunek. Następnie rozmawialiśmy z kilkoma wykonawcami i robiliśmy mock-upy. Ta ściana została wykonana jako taki element układanki gęstoplastycznego betonu przemieszanego z warstwami piasku. Trudność polegała na tym, że osoby, które wykonywały tą ścianę, nie widziały dokładnie, jaki będzie efekt, dlatego że ten efekt był widoczny po rozszalowaniu i zdjęciu piasku. I tutaj, jeżeli będziecie Państwo przechodzić po różnych miejscach w kopcu, zauważycie, że te ściany się odrobinę różnią. I ściana, która jest na samym początku tej podstawy, była wykonywana dużo wcześniej i tak naprawdę bardzo nam się nie podobała. Wydawało nam się, że przypomina jakiś taki rodzaj ciasta, tak, dokładnie. Nazwaliśmy ją roboczo keksem. Była zbyt regularna, zbyt ładna i w ogóle nie oddawała ducha przekroju geologicznego. Ściana, którą tutaj widzicie, była wykonywana kilka miesięcy później, wtedy kiedy z wykonawcą opracowaliśmy dokładne zasady wykonywania tych murów. Ta praca tak naprawdę była bardzo ekscytująca. Dostawaliśmy SMS-y albo informacje wideo o tym, że kolejny odcinek został rozszalowany i widać było, że było to również bardzo ekscytujące dla wykonawcy naszego, jak kolejne fazy będą wyglądać i czy one są coraz bliższe temu ideałowi, który sobie założyliśmy. To była ekipa 6 majstrów. Sposobem na uzyskanie tych geologicznych uskoków było to, że powiedzieliśmy im, żeby kończyli dniówki, schodząc jakby do zera. Bo na początku to było tak, że oni próbowali to tak estetyzować. Wybierali równe kawałki cegieł i umieszczali je w równych jakby odległościach od siebie. A potem zachęcaliśmy ich do jakby większej śmiałości i oni zaczęli brać duże kawałki, wrzucać w to, jakoś tak, wiesz, eksperymentować, robić to takie bardziej... Tutaj widać tą ewolucję po prostu, jak to przychodziło. I
ponieważ zaczęli tu, a skończyli tam, to tamta część jest najbardziej taka naturalna i swobodna. Że to jest to w pewien sposób zapis też po pierwsze procesu nauki, jak to robić, a po drugie procesu fizycznego wykonywania. Kreatywności rzemieślników, którzy to wykonywali, bo te rodzynki starych budynków, fragmenty kafli, butelek albo zdobień sztukaterii, oni sami wybierali z całego urobku z dnia i uznawali za warte włożenia, więc warto pochodzić i poznajdywać, jakie one niespodzianki zachowywali. Inicjatorem budowy pomnika na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego i przemianowania go z Kopca Czerniakowskiego na Kopiec Powstania Warszawskiego był powstaniec i architekt Eugeniusz Ajewski-Kotwa. I on od pierwszych szkiców, które zrobił, zawsze uważał, że kopiec powinien służyć nie tylko upamiętnieniu powstania, ale również rekreacji mieszkańców, którzy mieszkali dookoła. Widział tutaj nawet miejsce dla skoków paralotniowych i takich sportów ekstremalnych, co jakby z czasem stało się niewykonalne, ponieważ wyrósł na tym kopcu las. Zawsze staramy się, projektując, myśleć o użytkowniku. I to życie, duża frekwencja, zadowolenie odbiorców, dla których te projekty wykonujemy, jest jakby dla nas najważniejszym parametrem, takim czynnikiem, który opowiada nam o tym, czy dana przestrzeń dobrze funkcjonuje, czy nie. Bo również chcemy tutaj na kopcu łamać stereotypy dotyczące zieleni, dlatego że my przyjęliśmy zasadę, że moderujemy naturalne procesy przyrodnicze, natomiast nie projektujemy roślinności. Chociaż de facto w projekcie oczywiście była taka część związana z projektem zieleni. Tutaj widzicie Państwo łąkę kwietną, która ma już około pół roku, była siana wiosną i jest jakby w pełnej bujności. I również są takie nieduże pieńki, które pokazują nam, gdzie się kończą różne strefy przyrodnicze, po to, żeby kosiarze, którzy tutaj będą pracować i dbać o te łąki, mieli wyznaczone tereny. I to jest taki nasz rodzaj komunikacji. Z kolei oczywiście staraliśmy się zachować maksymalnie dużo drzew istniejących. One również na samym początku budowy zostały wygrodzone i traktowane jako takie enklawy, do których nie można było wchodzić. Zależało nam na tym, żeby oprócz drzew ocalało również oryginalne runo. To runo, które tutaj widać, które też częściowo jest wygrodzone pieńkami, ono jest w pełni rodzime, w ogóle nie modyfikowane przez nas. I również robiąc projekty, staramy się projektować place zabaw jako scenariusz zabawy. I bardzo lubimy, jeśli dzieci mają miejsca, które nie dają gotowego wzorca zabawy. I te górki, po których teraz tutaj chodzimy, są właśnie taką w zasadzie nawierzchnią, po której można skakać, można na niej siedzieć, można się po niej turlać, można się bawić w chowanego. Czekamy na to, na inwencje dzieci i bardzo jesteśmy ciekawi, w jaki sposób będą wykorzystywać tą przestrzeń. Zależało nam również na tym, żeby dzieci mogły sobie tutaj swobodnie biegać, żeby mogły się schować. W dalszej części tego placu zabaw są tunele, które ja uwielbiałam jako dziecko. Staraliśmy się również wyposażyć ten plac zabaw w zabawki, które dają możliwość ekscytującego przeżycia albo osiągnięcia tak zwanego mistrzostwa. To znaczy dziecko, które pierwszy raz korzysta z danego urządzenia, osiąga dopiero jakiś pierwszy stopień wtajemniczenia, jeszcze nie umie niektórych rzeczy wykonać i dopiero po którymś razie jest w stanie przejść na przykład po całej zabawce albo wspiąć się na samą górę. I również staraliśmy się wykorzystać tą istniejącą topografię do tego, żeby elementy już obecne stały się współtworzące plac zabaw. Staraliśmy się wykorzystać tarasy, które tutaj były naturalnie występujące i wpleść możliwie dużo drzew w strefę zabaw. To jest nasza ulubiona zabawka. To jest ogromna. Polecam również dla osób dorosłych. Tak, tak.
Plac zabaw zazwyczaj kojarzy się z przestrzenią, z której korzystają dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast ciągle zapominamy o takich wczesnych nastolatkach albo w ogóle o nastolatkach. Oni mają bardzo mało przestrzeni, gdzie mogą się spotykać i z których mogą korzystać. I mamy nadzieję, że ten obiekt będzie cieszył się ich uznaniem i frekwencją. Bardzo w tym projekcie bardzo ważnym wątkiem była gospodarka cyrkularna. Tutaj mamy takie umocnienia schodkowe, które służą utrzymaniu nawierzchni. Jest to rodzaj jakiegoś takiego murka oporowego. Jak widać, on już w tej chwili zaczyna żyć i ta wiklina będzie przerastać i wtedy, kiedy te drobne gałązki zaczną już butwieć, wejdą w ten okres rozkładu, to korzenie nowych będą to wszystko trzymać. Te pola żwirowe, które tutaj widać, to są powierzchnie, które odbierają wodę płynącą z naszego wąwozu i one są również wykonane z kruszywa, które znaleźliśmy tutaj. I teraz wchodzimy do wąwozu. Bardzo ważnym elementem projektu było udostępnienie go odwiedzającym. Mimo tego, że mieliśmy tutaj bardzo dużo naprawdę stromych skarb i to miejsce było bardzo trudno dostępne, szczególnie dla osób, które mają jakieś ograniczenia albo dla osób z dziećmi. Największym i najtrudniejszym zadaniem było odpowiedzenie sobie na pytanie, w jaki sposób zaplanować przejście po nominalnych 5% spadkach, tak żeby to było bezpieczne i wygodne. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na gruncie, który jest antropogeniczny i ma najgorszą kategorię nośności, było dużym wyzwaniem dla nas, dla architektów i dla konstruktora. Pracowaliśmy taką metodę ścian oporowych z betonu, które rozpierają nam skarpy z dwóch stron, tak aby ludzie mogli w bezpieczny sposób dotrzeć na kolejne poziomy kopca. Te ściany też są zbudowane z gruzobetonu. Nazywaliśmy go gruzobetonem bioreceptywnym. Dlatego, że w skład tego betonu wchodzi cegła i ta cegła, którą wydobyliśmy z ziemi i włożyliśmy jako skład tej mieszanki betonowej, ona oczywiście bardzo szybko będzie degradować. Wyobrażaliśmy sobie ten proces jako powstawanie jakby kontrolowanych ubytków w miejscach, gdzie występuje startowo cegła, po to, żeby ten beton w jak największym stopniu mógł magazynować wodę, bo to woda jest warunkiem koniecznym dla rozwoju roślin. Te ściany zostały opryskane mieszaniną maślanki, 10 litrów maślanki wody i zmielonego mchu, po to, żeby te zarodniki mchu tutaj wykiełkowały. Rzeczywiście już po 2 tygodniach widać pierwsze efekty. Tutaj widać właśnie, jak ten mech zaczyna porastać, tam gdzie jest najbardziej wilgotno. Mamy nadzieję, że docelowo te ściany w dużym stopniu się po prostu zazielenią. Mamy kilka wąwozów na terenie kopca, ale ten jest najgłębszy. Czuć też tutaj inny klimat, i klimat akustyczny, i klimat wilgotnościowy. Ma najlepsze cechy, aby najbardziej zarosnąć. Tak. I jeszcze nad nami widzimy okap drzew. To są drzewa, które bardzo dokładnie mierzyliśmy. Chcieliśmy ich zachować jak najwięcej. Częściowo kształt tego wąwozu jest determinowany lokalizacją istniejących drzew. Oczywiście nie udało się ocalić wszystkich drzew, ale staraliśmy się, żeby ten kompromis jak najbardziej przeważał na korzyść drzew istniejących. Dosadzaliśmy również nowe drzewa, żeby w miejscach, które w tej chwili zostały otwarte, żeby one się również zazieleniły. W ogóle to mam wrażenie, że mówimy o tym parku jako o procesie, że jakby przyszliśmy, zrobiliśmy budowę, udostępniliśmy ludziom, a przyroda jest w dalszym procesie, z którym staramy się zarządzać i dajemy inwestorowi narzędzia, żeby wiedział, jak postępować w kolejnych latach i do czego ma doprowadzić, jaki jest nasz cel. My mieliśmy do czynienia z terenem, który wyglądał mniej więcej tak jak tutaj Państwo widzicie, czyli jest trochę gruzu, trochę martwego drewna, w sumie dosyć niedużo gatunków runa i to runo było tutaj bardzo ubogie. Pierwszym naszym założeniem była jakby płynność przejścia pomiędzy tym zastanym krajobrazem, a tymi miejscami, które będziemy projektować. Bardzo nam zależało na tym, żeby te nowe rzeczy, które tutaj wprowadzimy, nie były obce, nie były zbyt kontrastowe, żeby można było wciąż czuć tą naturalną warstwę. W tej przyrodzie zachodzą bardzo, bardzo złożone procesy wymiany. Teraz po tych 40-50 latach
widać, że klony jesionolistne, które tutaj rosną, one zaczynają samoistnie przewracać się, dlatego że rosły bardzo szybko, ich drewno jest dość miękkie, a system korzeniowy płytki. W miejscu, gdzie pojawia się chociaż trochę światła, natychmiast zaczynają rosnąć gatunki rodzime. Wspieranie tego procesu było naszym celem. Tutaj widzicie Państwo klon zwyczajny, który rośnie jako młode drzewo. Znaczy tak naprawdę bardzo wiele tych klonów. Takie charakterystyczne, połamane i powyginane pnie klona jesionolistnego. Tutaj też w wielu miejscach będzie można zobaczyć płotki faszynowe, które montowaliśmy na stromych skarpach. Na skarpach ze względu na bardzo duży spływ powierzchniowy prawie nie ma runa. Zależało nam na tym, żeby zatrzymywać substancję organiczną, żeby woda nie wymywała jej. Dlatego zamontowaliśmy te takie nieduże poprzeczne płotki, których celem jest zatrzymywanie tych najdrobniejszych części, czyli liści i drobnych elementów drewna. Te miejsca będą dalej rozwijać się samodzielnie. Zależy nam na tym, żeby te rośliny podlegały sukcesji naturalnej, to znaczy, żeby te, które są lepiej dostosowane do środowiska, wypierały te gatunki, które znajdują tutaj troszeczkę gorsze warunki. Jak widzicie Państwo, te rośliny są posadzone w takim miksie. Chodziło o to, żeby one wciąż miały taki bardzo naturalny charakter. I już w trakcie prowadzenia prac ogrodniczych, szczególnie taką bardziej zaawansowaną wiosną, widzieliśmy, że jest bardzo dużo podrostu młodych drzew. Prosiliśmy osoby, które zajmowały się tym terenem, żeby te młode sadzonki drzew pozostawiały. Tutaj właśnie widać bardzo dużo pni klona jesionolistnego i bardzo dużo młodych, rodzimych klonów. To jest fascynujące, jak przyroda się samoreguluje i tak naprawdę wystarczy ją podpatrzeć i potem jeszcze raz powtórzyć dany proces jako element projektu. Tutaj co jakiś czas też widzicie Państwo takie poskładane kawałki drewna. W ramach tej gospodarki cyrkularnej nie wywoziliśmy drewna, które albo pochodziło z wyciętych drzew, albo z drzew, które padały w trakcie budowy. Taki wskaźnik martwego drewna jest jednym z elementów bioróżnorodności miejsca i wskaźnikiem też naturalności miejsca. Jaki to jest nasz roślina bohater tego miejsca, tak? Tego kopca. Jest jej bardzo dużo. Przystępując do pracy nad projektem, przyszliśmy na teren i znaleźliśmy tą przyrodę, która jest zupełnie inna niż nareszcie Mazowsza. Nam się wydawało, że przypomina dżunglę amazońską przez ten powojnik, który tutaj widzimy i inwazyjne gatunki roślin. Później dzięki naszym koleżankom, architektom krajobrazu, dowiedzieliśmy się, że to jest czwarta natura. I chcieliśmy zachować dla wszystkich ten wygląd, tą dzikość i bujność tej przyrody, która tutaj jest. Dlatego stwierdziliśmy, że stworzymy proces zmieniania krajobrazu, zarządzania krajobrazem, a nie tworzenia gotowego parku. To zarządzanie, ta czwarta przyroda, chcemy, żeby ona, mimo tego, że postrzegana jest przez człowieka jako coś obcego, być może brzydkiego, dlatego że nie odpowiada zakodowanym wzorcom przyrody, chcieliśmy pokazać, że ta przyroda jest ogromnym potencjałem i ogromnym walorem tego miejsca, ale tak naprawdę bardzo wielu innych miejsc w miastach. Ona towarzyszy człowiekowi i powstaje na obszarach, które wytworzył człowiek. Dużą część tego projektu to są jednak nieludzcy uczestnicy, użytkownicy parku. Z jednej strony to jest roślinność, a z drugiej strony zwierzęta. Jest bardzo dużo części, na przykład, których teraz nie widać, poziomów, na które nie można wejść. Niedostępne są. Jesteśmy na kładce między drzewami, która dla wielu mieszkańców sąsiadujących z parkiem osiedli będzie głównym i takim codziennym wejściem na teren parku. Kładka ma formę takiego mostu zawijającego się pomiędzy drzewami, ponieważ musieliśmy pokonać przy 5% spadku różnicę wysokości prawie 10 metrów. Naszym celem było zminimalizowanie ilość słupów, którymi ta kładka dotyka ziemi, a to dlatego, że po pierwsze mamy do czynienia z niestabilnym stokiem skarpy, a po drugie rośnie tutaj wiele drzew, a prace ziemne szkodzą drzewom, ingerują w bryły korzeniowe. Stąd taka forma tej kładki. Tą kładkę projektowaliśmy, zmienialiśmy bardzo dużo razy.
nawet nie jesteśmy w stanie policzyć. Najpierw bardzo dokładnie z geodetą mapowaliśmy lokalizację drzew i zmiany topografii, wysokości. Pomiędzy projektem a wybudowaniem drzewa zmieniły kąty, po jakim są nachylone i trzeba było znowu zmienić kładkę. I potem chodziliśmy dużo razy w teren, sprawdzaliśmy, czy kładka trafia optymalnie i czy nie koliduje z drzewami. Później na etapie budowy wykonawca budował takie bardzo długie drągi z zaznaczeniem, gdzie będzie, gdzie jest kładka, i w ten sposób sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie wyminąć się z drzewami. Mimo że mieliśmy pozwolenie na wycinkę niektórych drzew, udało nam się namówić wykonawcę, aby zmienić trochę przebieg, trochę wydłużyć czas pracy, dostosować ją jeszcze bardziej i zachować kolejne drzewa. Tak, już hulajnogi i segwaye też by wjeżdżały. Zgodne, rozumiem, z przepisami o dostępie dla osób z niepełnosprawnością, tak? Znaczy jest to bardzo długa droga, ale no nie było innego sposobu, żeby dostać się z tej strony parku. Także budowa kładki była dosyć trudna dla wykonawcy, ponieważ na takie długie, 10-metrowe elementy musiał w dźwigu bardzo precyzyjnie wmanewrować tak, żeby nie zniszczyć drzew. I mu się to udało. To było też wyzwanie takie budowlane, wykonawcze. Jeszcze raz chciałbym podziękować wykonawcy za cierpliwość. Tak, też jest kluczowa postać, której z nami dzisiaj nie ma. I ten zespół tak, cały. Tak, bardzo ważna postać. Państwo, którzy to po prostu fizycznie zbudowali. Tak. Kiedy słyszeli, że jeszcze raz spróbujemy wytyczyć na tyczkach przenoszonych i wbijanych, to było bardzo ciężko. No niemniej mówiliście, że zachowaliście całą, przez całą budowę dobrą relację, co też jest... Zależało nam na tym, żeby odbiorca tego parku mógł mieć jak najszerszy kontakt z zielenią. Dzięki tej topografii i temu potencjałowi tego miejsca zamarzyło się nam, żeby móc zacząć oglądać zieleń również z perspektywy powietrznej, żeby się znaleźć w koronach drzew i żeby doświadczyć tej wysokości i takiego powietrza, które nas otacza ze wszystkich stron. W trzecim etapie projektu tu ma powstać jezioro, naturalny basen. I dlatego jest punkt widokowy, który na niego patrzy. Bo w tym trzecim etapie parku powstanie jezioro, które chcemy, żeby zostało zasilone skanalizowanym kanałem. Tak, kanał Czerniakowski jest w tej chwili ujęty w rurociąg podziemny i nam się zamarzyło, żeby tą wodę wydobyć. Dlatego, że w tym zrównoważonym projektowaniu nigdy nie można projektować zbiorników wodnych, jeśli nie ma się zrównoważonego źródła wody, prawda? To o tym bardzo często się zapomina, projektując tak zwane oczka wodne, że nie można ich napełniać wodą pitną. Znaczy, to jest jakby zasób, który powinniśmy chronić za wszelką cenę. I nasz rynsztok, autorski rynsztok, który podpatrzyliśmy na szlakach górskich, po prostu. To jest strefa, gdzie incydentalnie może poruszać się samochód. Dlatego, że jednym z warunków funkcjonowania tego miejsca jest możliwość dojechania samochodu obsługującego imprezy, które się odbywają na placu na szczycie. Tak, i tutaj mówimy głównie o oficjalnych odpadach rocznicy powstania. I ten samochód techniczny też służy do tego, żeby powstańcy mogli łatwiej dotrzeć na szczyt. Tak. Mamy mały parking, ale to jest parking tylko oczywiście związany na imprezy, związane z obchodami. No i warto też powtórzyć, że plac na szczycie kopca jest plac prawdziwy, miejski plac, który ma odciążenia od ludzi i dlatego jest betonowy, bo nie było innego sposobu, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Monitoring geologiczny został zrobiony w czasie budowy i on tu dalej zostaje. Nam się tylko jeden punkt z kilkudziesięciu przesunął, nieznacznie w trakcie robienia właśnie chyba tej ścieżki głównej. Więc jest stabilny i dalej musi być monitorowany. Wiedzieliśmy o tym po obserwacji wszystkich wiatrołomów, że korzenie są bardzo płytko. One wyglądają jak naleśniki. To raczej gruz to trzyma. To są takie momenty, że są takie po prostu lazania z płyt betonowych i to jest prawie pionowa ściana, ale on jest też bardzo nierówny w różnych miejscach. Czasem jest stabilny, czasem jest niestabilny. Fundamenty ścieżki między drzewami są puste w środku, bo to była modyfikacja też robiona w projekcie, że geolog stwierdził, że tyle, ile wybierzemy ziemi i gruzu pod fundamenty, tyle samo mogą ważyć fundamenty.
to jest sposób, jak posiać łąkę na bardzo stromym zboczu. Razem z producentem nasion łąk opracowaliśmy taką metodę wklejania nasion w matę kokosową i następnie rozkładania takiego startera, który jest szpilowany wielopunktowo. Oczywiście najpierw trzeba idealnie przygotować podłoże, dlatego że wszelkie nierówności powodują, że ta mata zaczyna się unosić i przestaje to wszystko działać. Mnie się wydaje, że dziki spodziewają się czegoś pysznego pod tą matą. Naszym zdaniem nie ma tego, dlatego że to jest, tam nie ma żadnych bulw, dlatego że to jest sztuczny nasion. Mata ma się rozłożyć po paru miesiącach, jak już łąka zacznie się ukorzeniać. Takie jest jej zadanie. Tutaj ta łąka na szczycie ma więcej światła i była troszeczkę wcześniej siana. I już widać, że powoli zaczyna porastać tą kserotermiczną łąką. Czyli taką, która wymaga bardzo mało wody. Bo oczywiście wszystkie te powierzchnie nie są sztucznie podlewane. Doszliśmy na szczyt. Doszliśmy na szczyt, do miejsca głównego upamiętnienia. Pomysł upamiętnienia powstania jest bardzo długi i budowania kopca dla Warszawy jest bardzo stary. Już po wojnie Piotr Gruszczyński planował zbudować kopiec dla Warszawy. On miał być w miejscu ulicy Dynasów. Później miejsce Zwałki w 1958 roku miało zostać przeznaczone na pomnik bohaterów Warszawy. To był konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Projekt nie został zrealizowany, ale efektem konkursu jest warszawska Nike. A następnie w latach 90. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oddolnie zorganizował upamiętnienie powstania właśnie tym pomnikiem, który tutaj widzimy. Bardzo cenimy tą oddolną inicjatywę, która została wykonana przez żołnierzy i stowarzyszenie związane z Armią Krajową. Stało się to przed formalnymi wszystkimi upamiętnieniami. Dopiero 10 lat później został formalnie przemianowany na kopiec Powstania Warszawskiego. Pierwszy był pomnik. Eugeniusz Ajewski w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego doprowadził do wystawienia tego pomnika takimi zupełnie gospodarczymi środkami. On został wykonany przez zaprzyjaźnionych rzemieślników bezkosztowo i postawiony na takim tymczasowym stelażu na szczycie tej zwałki gruzu. Nie było tutaj wtedy żadnego zagospodarowania. Pierwsze jakieś takie prace porządkowe zostały przeprowadzone dopiero kilka lat później, a w 2004, tak jak Marcin wspomniał, kopiec został dopiero nazwany oficjalnie Kopcem Powstania Warszawskiego. No i to był taki początek. Ajewski umarł w 2006 roku, nie dożywszy takiego całościowego zagospodarowania kopca, zostawił po sobie archiwum, teczkę swoich wizji i projektów, którą nam udostępnił Wydział Kultury dzielnicy Mokotów i która była dla nas wstępem do projektowania. I w tym sensie czujemy się tutaj kontynuatorami tej wizji Eugeniusza Ajewskiego Kotwy. Znak Polski Walczącej jest oryginalnym elementem pochodzącym z dawnego pomnika. My w projekcie zmieniliśmy jedynie cokół i przearanżerowaliśmy to miejsce. Główne uroczystości związane z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego odbywają się w rocznicę zakończenia powstania. Zależało nam na tym, żeby ta forma objęła wszystkich uczestników tego spotkania, czyli zarówno harcerzy, którzy mają możliwość zapalenia ogniska. Tutaj mamy taką platformę stalową, którą można otworzyć i tam jest miejsce na ogień, jak i wszystkie przemówienia, możliwość składania kwiatów, układania zniczy. Poza komemoratywną funkcją tego placu rozpościera się z niego fantastyczny widok na Warszawę i zapraszam do odwiedzenia i spojrzenia, jak rozpościera się panorama południa Warszawy, ale też w okresie bezlistnym widzimy centrum Warszawy. Stwierdziliśmy, że nie będziemy usuwać drzew ani przycinać drzew, tylko po to, żeby przez kilka miesięcy, kiedy są liście, było widać Warszawę, centrum Warszawy. Centrum Warszawy jest widoczne również zimą, kiedy nie ma liści. Zapraszamy również na kopiec nocą. Przygotowaliśmy specjalną iluminację nawiązującą do płomieni ognia. Chcieliśmy w ten sposób odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie związane ze zrównoważonym rozwojem. Jest jednocześnie możliwość zapalania ogniska, ale również iluminacji, która przypomina płomienie ognia. Ta iluminacja jest widoczna z okolicznych ulic u podnóża kopca. Tutaj wcześniej było jezioro w miejscu, w którym zaczęto usypywać kopiec. I powoli trzciny weszły na tą naszą łąkę na szczyt kopca i widzimy je tutaj. Tak,
35 metrów nad poziomem terenu. Tak, a to wszystko jest związane z geomorfologią, dlatego że wydobyto takie mady i ciężką glebę, glinę z dna aluwiów, które tutaj wytworzyła Wisła i wprowadzono na sam szczyt, po to, żeby ustabilizować go. I w ten sposób powstają tutaj takie efemerydy. I to jest właśnie czwarta przyroda. Tutaj też widać, że ten matis wpełza, tam gdzie nie zakiełkowała ta mieszanka z maty kokosowej, to tak. Już to klimatis po prostu tam szczególnie widać. To tak, po prostu od dołu, tak, jak horrorze wpełza. Jest tablica pamiątkowa właśnie Eugeniusza Ajewskiego, kotwy tego, o którym mówiliśmy. Tutaj pod kratką mamy pole, gdzie ta woda wsiąka. Dużo mówimy o wodzie jako o elemencie takim ozdobnym, o elemencie docelowym, ale musimy pamiętać o tym, że woda jest też ogromną siłą i woda ma bardzo silne działanie erozyjne. I tutaj, w tym miejscu, musieliśmy sobie poradzić również z takimi aspektami wody. To jest gruzobeton właśnie, ten, na którym się wzorowaliśmy. Znajdujemy się na Alei Godziny W, takich monumentalnych schodach prowadzących na szczyt kopca. Na 12 takich cokołach ze stali zbrojeniowej wyeksponowaliśmy najciekawsze fragmenty budynków, jakie znaleźliśmy w trakcie prac budowlanych. One formują pewną narrację na temat budowy. Na samym dole znajdują się duże, masywne elementy konstrukcyjne. Wyżej mamy fragmenty wykończeń, gzymsy, sztukaterie, kafle podłogowe. A na samej górze mamy bardzo specyficzny dla Warszawy materiał. Jest to gruzobeton, czyli materiał, który powstał po wojnie z zmielonych cegieł warszawskich kamienic, czy budynków publicznych, które zostały zburzone, wymieszanych z cementem. Ten materiał, kiedy brakowało materiałów budowlanych, posłużył do odbudowy dużej części warszawskich budynków. Z gruzobetonu jest zbudowane całe osiedle Muranów Południowy, gmach Ministerstwa Gospodarki i wiele innych budynków mieszkalnych czy publicznych. Ja bym jeszcze chciał jedną rzecz powiedzieć, że zanim gruz przyjechał na kopiec, był selekcjonowany. Każda cegła była oglądana z każdej strony i sprawdzane było, czy nie można ją wykorzystać do odbudowy Warszawy. Tak, gruz betonowy był mielony, stal była wykorzystywana ponownie i to, co tu trafiało, było już bardzo, bardzo wyselekcjonowane. Te rzeczy, które znajdywaliśmy, te najciekawsze rzeczy, które znaleźliśmy, są tutaj. No, jak Państwo tu przyjdą, to zobaczą, że nie są to rzeźby, nie są to fragmenty dekoracji, tylko to są fragmenty posadzek, kominów, nadproży, takie bardzo proste rzeczy, których nie dało się już wykorzystać. Na placu przed kopcem stała hala, którą chcieliśmy zachować, tak, wykorzystać na pnącza. Mhm. Niestety nie udało się porozumieć z jej właścicielem i zabrał ją, ale my musieliśmy zrobić coś w zamian, więc zaproponowaliśmy w pierwszym etapie las Miełakiego, czyli pocket forest, czyli lasy kieszonkowe. Zapraszamy wszystkich na sadzenie. Ten plac dolny zostanie rozbetonowany, rozebrana będzie ta nawierzchnia betonowa i w tym miejscu będziemy sadzić ten las Miełakiego, las kieszonkowy, i to będzie na wiosnę 2024 roku. Południowy stok kopca nazywamy sobie tutaj prywatnie wiewiórkowym, ponieważ na nim żyje bardzo wiele wiewiórek, szczególnie wiosną. One są bardzo aktywne, skaczą po tych drzewach, przeskakują nad Aleją Godziny W. Myślę, że za parę lat kopiec będzie jak łazienki, będą tutaj rodzice przychodzić z dziećmi, żeby karmić wiewiórki. Przypadkowe spotkanie. Andrzej Bulanda, architekt warszawski. No świeże, widać, to jest coś innego niż codzienna sztampa. Brawo. Dzięki. Kopiec Powstania jest bardzo różnorodną przestrzenią. Przeszliśmy jego większą część, ale wciąż pozostaje tutaj wiele przestrzeni, zakamarków do odkrycia. Mamy na przykład plac słoneczny po słonecznej stronie kopca. Tak, z leżakami. Także zapraszamy wszystkich do samodzielnego odkrywania, nie tylko z okazji rocznicy wybuchu i trwającego powstania, ale na co dzień. Tak, zależy nam na tym, żeby to miejsce żyło, żeby służyło ludziom, żeby się nim cieszyli jako taką strefą, gdzie można mieć kontakt z przyrodą i odpocząć od zgiełku miasta. A jednocześnie pamiętać o powstaniu, mieć kontakt ze swoimi korzeniami. I z miastem, które zostało wydobyte z gruzów.
o których, jak widać, bez przerwy opowiadamy. Dziękujemy bardzo.